Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dziś Was zaprosimy na recenzję gry Kot Stefan wydawnictwa Egmont. Jest to gra przeznaczona dla dzieci od 4 lat, od 3 do 6 graczy. Tutaj już otworzyłyśmy pudełko, tu już Tincia wypakowała grę. Gdzie jest Stefan? Tu jest Stefan. I tak, mamy instrukcję, mamy takie karty. A moja babcia myślała, że ty mam wziąć tą wielką myszkę. Tak powiedziała babcia. No. Mamy karty, karty wyglądają w ten sposób. Z jednej strony jest Stefan, z drugiej strony myszki. Rozdałaś już nam po 5 kart? Nie, po sześć. Jeden, dwa, trzy. Dobra, po 6. Rozdajemy po 5 kart generalnie. Mamy też w zestawie... Albo po 6. Tak jest. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 myszek, 6 takich myszek drewnianych, już kulam, tylko pokażę dalej. One mają takie sznurki, są pomalowane, na końcu mają takie mniejsze kuleczki, takie groszki, są drewniane myszki. Za te groszki ciągnąć. Tak, mamy też w zestawie kostkę, na kostce. Tak, a pokaż tylko, gdzie jest Stefan na kostce. Są dwa koty, tak? Dobrze zapamiętałam. Jeden, dwa koty i reszta jest myszek oraz mamy Stefana drewnianego. To też jest Stefan, ale też taki drewniany, taki gruby kubek, tak to się kojarzy. Taki drewniany kubek pomalowany na Stefana, ma takie uszy kocie. I teraz tak, na czym polega uszy gra? Uszy są mięciutkie jak sko. Tak. Kto jest kotem? Ja jestem kotem? No. To powinnam w jednej ręce trzymać kota, a drugą ręką szybko kulać. I jak wykulam Stefana, to szybko zakrywam myszy, które znajdują się na tym filcowym serku. Proszę. Tak, dziękuję za kartę. I jeżeli złapię mysz, to gracze, których złapałam, dają mi kartę. No i tak, i kulam dalej. Kulam, żeby wykulać znowu. Stefana nie złapałam. Jak nie złapałam, zamiana. Teraz Tincia jest Stefanem. Ja jestem myszą. To jest gra na refleks. Bardzo fajna, fajna gra na refleks. O! Nie złapała. Złapałaś, nie uciekłam. Chciałam powiedzieć. Od 4 lat, myślę, że nawet 3-latki już byłyby w stanie. O! Uciekłam! Byłyby w stanie w to grać. Proszę, myszka. Powinno się grać generalnie w 3 osoby, no wiecie, widzicie, w 2 osoby. Nie złapałam. W 3 osoby gra się fajniej, a im więcej osób, tym jeszcze fajniejsza jest to gra, ale się zatrzymała. No i tutaj raczej nie ma żadnych takich elementów do zepsucia, bo karty są, dziękuję, elastyczne, wyginają się, są z takiego błyszczącego papieru. Dobra, my się zabieramy za dalszą grę, zapraszamy Was na naszą stronę, tam jeszcze co nieco poczytacie. I zobaczycie drugą część o jeżyczkach. Tak, grę o jeżykach też już nagrałyśmy, już go widzieliście na pewno. Ale drugiej rundy nie nagrałyśmy. Drugiej rundy nie nagrałyśmy, tak jest. Dobra, my zaraz kontynuujemy grę, a Was zapraszam na naszą stronę. W opisie filmu będzie do niej link. Tam jest także link do naszego Facebooka. Polubcie nas, subskrybujcie nasz kanał, no i oglądajcie inne wideorecenzje. Pozdrawiam, do usłyszenia.